Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Super Mario 64. Zimny szczyt, jeszcze dwie gwiazdki posiada, które musimy zdobyć, a których nie zdobyliśmy. I ta, którą chcę zdobyć na samym początku, a która jest sugerowana przez grę, wydaje się całkiem prosta do zdobycia, ale niestety taka nie jest. Otóż chodzi o to, aby dopasować, znaczy żeby doprowadzić tułów bałwana do jego głowy. Tułów przesuwa się samoczynnie, natomiast musimy być cały czas z jego przodu, ponieważ inaczej on na tę głowę najzwyczajniej w świecie nie trafi. Potrzebuję dobrej głowy do mego ciała, zepchnij mnie w dół, to będę większy, a dalej to pomyślimy co robić. Okej, okay. To nie jest tak, że ja już od samego początku muszę być z przodu, jest parę miejsc, gdzie możemy wyprzedzić te kule. Z drugiej jednak strony tak jest bezpieczniej, tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, okay. Ja zawsze zrobię tak, że daję się przez te kule trafić, no tracę trochę życia, ale cóż. O, ale przynajmniej udaje mi się zdobyć tę gwiazdkę, nie? Wspaniale, co za świetne nowe ciało, proszę, to prezent dla ciebie, dziękuję ci Mario. No i w ten sposób zdobyliśmy gwiazdkę. Ach, co za emocje wyraża ten bałwan. Wiem, że pewnie wydawać by się mogło, że to jest proste, ale trochę rozkminiałem, jak to zrobić. Wydawało mi się, że po prostu najważniejsze jest to, żebym był przed tą kulą. I nawet robiłem tak, że spadałem z tej przepaści na niższą kondygnację, ale to nie pomagało. Ta kula zawsze omijała tę głowę. I ostatnia gwiazdka u spodu tej krainy. Tutaj już musimy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, musimy... aktywować armaty. A po drugie, musimy nauczyć się skakać w dal, czyli coś, przed czym ja się wystrzegałem, a co no, jest niezbędne. I to swoją drogą nie jest trudne, bo jedyne co musimy zrobić to tak, musimy po prostu biec. Musimy biec, kucnąć i skoczyć. Tak, i to jest cała filozofia. Natomiast musimy się wystrzelić na tamtą półkę, którą już widzicie. Fajne jest to, że no, nawet jeżeli teraz byśmy zginęli niefartownie, to i tak te armaty zawsze będą otwarte, więc nie musimy przy każdym podejściu ich otwierać. To jest naprawdę spoko. Wolałbym mimo wszystko skoczyć na tę windę. No jak nie skoczę, to trudno. No, tak, fajnie skoczyłem, fajnie, nie? Ale nic, to mamy dużo żyć, możemy tu wrócić. Dobra, to idziemy tu się teleportować. Teraz, kiedy mam już armaty, mogę się wystrzelić z jednej z nich, a konkretniej z tej. I teraz tak, wycelujmy tak. Zawsze wolę na to drzewo wycelować, bezpieczniej. O, jest. Przejdźmy się tędy. Dosyć wąsko, dosyć niebezpiecznie, ale nic to dla nas. Okej, okay. Na tej tabliczce zawarto instrukcję jak skakać, czyli długą przepaść przeskoczysz długim skokiem, wciśnij Z podczas biegu oraz A. No, i w ten sposób możemy przeskoczyć. Pamiętasz trik odbijania się od ściany? Ta technika pozwoli ci wejść po różnych trudnych miejscach. Dobra, wiem jak to zrobić. Czy ja wykorzystywałem to odbijanie się od ściany już w jakimś poziomie? Chyba nie. Chyba nie było za bardzo możliwości zrobienia tego. A właśnie, bo to za blisko tamtej ściany byłem. A tu z kolei musiałbym... B
bardziej, znaczy skoczyć już na samym krańcu tym potrójnym skokiem. O, właśnie tak. A, udało się. Tu jest i tu już mamy gwiazdkę. Okay, tylko żeby nie spieprzyć tego. Tak, świetnie się po tym chodzi, naprawdę. Zabawne, zabawne. No. No to kolejny poziom za nami. Mamy już trzy poziomy z maksymalną liczbą gwiazdek, więc nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu przejść sobie do następnego świata. I właśnie to zamierzam zrobić. Przejść do następnego świata, jak gdyby nigdy nic. Świat, który mamy już w sumie otwarty, bo byliśmy tam w jednym sekretnym przejściu. Gdzie to było? Tutaj. Okej. I to jest chyba w porównaniu z tamtymi trzema, czyli z trzema światami, chyba najmniejszy taki. Najmniejsza taka kraina. Dość hermetyczna. Okej, zatopiony statek. Tak więc. Może się zastosuję do tego i rzeczywiście najpierw zobaczę ten statek. I tak jak wam mówiłem, tutaj, żeby zdobyć tlen, musimy zbierać monety. Ach, i tu też się znajduje jedna gwiazdka, której na razie nie mogę póki co zdobyć, ale która jest strasznie trudna do zdobycia. Przynajmniej dla mnie. Znaczy, może nie tyle trudna. Zasady jej zdobycia są proste i raczej wiadomo, jak ją zdobyć od samego początku. No ale wkurzający jest sam ten proces. Dobra, tu mamy takiego oto węgorza, czy jak zwał, tak zwał. Ja może się poczęstuję. Tak, wiem, dostałem życie. I teraz tak, jak się do niej zbliżymy? No, znaczy, ona powinna wypłynąć ogólnie, ale cóż. Najwyraźniej coś jej nie pasuje. Rybo, nie pomagasz mi. Proszę cię, wyjdź stąd. Co zrobić, żeby ona wyszła? Pamiętam, że trzeba było po prostu wypłynąć i ona powinna sama wtedy z tego statku się ruszyć, ale mogę się mylić. A dalej, Marian. Czy moja teoria się sprawdziła? Owszem, wypłynęła stamtąd, ale chyba może też wrócić. Więc na razie to ja żeby tutaj spieszyć, musimy wlecieć dokładnie do tej luki. Okej. To najpierw spróbujmy ten. I musimy tutaj w odpowiedniej kolejności te kufry otworzyć. Aj. Jeśli zrobimy to w złej kolejności, porazi nas prąd. Jeżeli w dobrej, no cóż, dostaniemy bańkę, która nam pozwoli oddychać. Czyli tak, ta. Może teraz ta. Która teraz? Może ta? A jednak nie. No dobra. Zdarza się. Z tego co wiem, kolejność jest zawsze taka sama, więc można to w jakiś sposób zapamiętać, ale to też nie jest jakoś super istotne.
I na końcu otwieramy ten oto kufer. No. I nasz statek się wynurzy teraz. Co nam pozwoli na jedną rzecz, której normalnie byśmy zrobić nie mogli. Mianowicie będziemy mogli skakać sobie po tych platformach. Fuck. Nie, tak nie miałem. Ach. I teraz musimy skoczyć tu. No, nie mamy gwiazdki. Oczywiście nie moglibyśmy tego podbić. Znaczy, moglibyśmy tu podpłynąć, ale nie moglibyśmy tego, tej gwiazdki wydostać z tego klocka. No i mamy pierwszą gwiazdkę w tym świecie. Druga będzie już trudniejsza do zdobycia. Chociaż to zależy, którą zdobędę jako drugą, nie? Czy cel odrzuca cię z gry? Tak, coś co mi kompletnie nic nie mówi, ale spokojnie, zaraz się to wyjaśni. Albo dobra. Dobra, spróbujmy najpierw zrobić tę misję, chociaż nie za bardzo lubię ją, ale no, kiedyś będę musiał to zrobić. Ma to również związek z rybą. Tam też mamy gwiazdkę, ale na razie nie możemy jej zdobyć. W ogóle musimy zdobyć jakąś, chyba z tego co wiem, specjalną moc, żeby tę gwiazdkę poruszyć w ogóle stamtąd, dostać się do niej. Okej. Ja pamiętam, że to zawsze robiłem tak, że trzymałem się dość blisko tego statku. Ponieważ znów musimy wywabić tę rybę. Tym razem jest ona agresywniejsza, z racji, że zabraliśmy jej pierwsze legowisko. I proszę państwa, ryba sobie wyjdzie, proszę bardzo. A na swoim ogonie trzyma, no właśnie, gwiazdkę. Gwiazdka, która nas interesuje. Wow, zdobyłem ją całkiem szybko. Wcześniej zajęło mi to dużo więcej czasu. No! Tak, to też wyglądało na proste, ale jak się źle, po prostu bardzo łatwo było zatracić się w tym wyczuciu granicy, gdzie jest ogon, który może cię ranić, zabrać ci życie, a to jednak jest woda, więc nie tylko przeciwnicy ci zabierają życia, ale też brak tlenu, tak? A pomiędzy tym właśnie, że no, mamy do czynienia z gwiazdką, którą musimy dotknąć. Okej. To teraz zróbmy tak. Co by tutaj zrobić? Skarby w oceanie. Może spróbujmy zdobyć tę akurat gwiazdkę. Monety sobie pozbieram potem. Na razie mi się, szczerze mówiąc, nie chce. Z tego, co mi wiadomo, znowu muszę wywabić tę super rybę. I tam gdzieś na dnie... Tam gdzieś w miejscu, gdzie ona ma legowisko. Czy może nie tam, czy może właśnie tutaj? Jest miejsce, gdzie możemy dopłynąć. W ogóle tu jest strasznie mało przeciwników, nie wiem, czy zauważyliście. No, jak ja sądziłem, że ten grzybek sam do mnie przypłynie. Okej. Płyniemy tędy. Uff. Co nam tutaj ciekawego piszą? Uwaga, schowany jest tutaj skarb piracki, ale nie będzie tutaj tak łatwo go zdobyć. Ha, 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 ha. No, czy będzie łatwo, czy trudno, to zobaczymy. O, są mi gumby. Jacyś żywi przeciwnicy. Chodźcie, gumby. No, i to by było na tyle, jeśli chodzi o walkę z nimi.
Okej. Okay. I tu mamy podobną sytuację jak z poprzednimi. Boże, kufetkami. Jeden, dwa, trzy i cztery. Trochę zgadywałem, ale cóż. No. Także widzicie, mamy tak naprawdę w jednym poziomie dwie takie same gry. Sami widzicie, że już prawie że połowę mamy tych gwiazdek zdobyte. Ten etap jest naprawdę mały. Dobra. Jeszcze ostatnia gwiazdka, żeby dobić do 30. Czerwone monety na statku. To na razie nie, to sobie zostawię na potem. Natomiast to, na czym chcę się skupić, to znowuż armaty. Tylko gdzie była... Gdzie była... A dobra, już widzę. Tutaj jest ta bomba. Otwieraj! Nie wiem, czy są tu jakieś inne armaty. Wiem, że na pewno tu jest jedna i ona jest właściwie kluczowa. Tak, tak, tak. Już skakuje. I teraz tak, zapytacie, gdzie tu właściwie się wystrzelić? No cóż, ja wam powiem, że jakbym nie widział na gameplayu, to bym się w życiu nie domyślił. W tej śniegowej krainie to jeszcze było wiadome. Tu już nie aż tak bardzo. Otóż, proszę państwa, musimy się... musimy się... tutaj wystrzelić. Ajajaj. Źle co zrobiłem. No nic, jeszcze raz. Nie spieszy nam się. Muszę się chwycić tej iglicy i przeskoczyć na jedną półkę. Jeszcze raz to zrobimy, proszę bardzo. Tym razem wyżej. Ale też nie za wysoko. Kurde! Dobra, czyli jeszcze wyżej, ale nie można za wysoko, żeby po prostu nie przeskoczyć tej iglicy. Czy tego stalagmitu. Hu, hu, hu. Dobra. Jeszcze raz. No nie! Fuck! No, a wyglądało to na taki profesjonalny let's play. Czuję, że popełniam cały czas te same błędy, w sensie cały czas mierzę tym na taką samą wysokość, a powinienem to jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz. Hehe, martwe memy. Okej, okay, tak, 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 tak. No, wreszcie. O, udało się, świetnie. Jest i gwiazdka. No i proszę państwa, to jest ostatnia gwiazdka, jaką zdobędziemy w tym odcinku. A w następnym, mam nadzieję, że już nam się uda... już nam się uda ukończyć cały ten poziom. Odzyskałeś 30 gwiazdek. Teraz możesz otworzyć drzwi z wielką gwiazdą, ale może najpierw udasz się gdzie indziej. Czy wybiłeś już dwie kolumny, nie straciłeś swojej czapki, prawda? Jeśli tak, musisz odzyskać ją od kondora. Co? To chyba ma związek z jakąś inną misją. Opowiadają, że Bowser wymknął się z morza do podziemi. Czy wreszcie przypadłeś go do muru? Jezu, ja nawet nie zszedłem jeszcze tam. I zejdę dopiero jak uporam się z tym wszystkim. Póki co jednak żegnam się z wami, no i do następnego.